Lego. Ale to wiesz, to trzeba mieć $30 tylko. $30 tylko? To jest Colix Coin and Dust Coin. Z pańskim wyglądem, no pan jest strasznie, ma dziurawą bluzę, no nie wiem, no, wygląda pan jakby nie był pan biznesmenem, tylko jakimś takim bezdomnym, co znalazł po prostu pieniądze, tak? Tak, dzień dobry, dzień dobry! Tutaj byłem, no to sam Bilar tutaj był, nie? To wykupiliście ten lokal, czy jak? Aha, współpracę macie, tak? A Molo, tam gdzie jest Bilar, nie? Ktoś, tak, ktoś prowadzi jakąś nielegalną działalność o nazwie Chujowy Burger. Oczywiście wszystkie papiery i tym podobne, to będę wiedzieć, nie? Dowód mi pokaż, to jak coś, to wszystko będzie na ciebie. Jestem tutaj wezwany przez policję, tutaj spółka, po prostu urząd skarbowy. Prowadzi pan nielegalną działalność, proszę pana. Jasne, bez problemu. Nie dostali wpierdolu szybkiego, co? Mam do pana pytanie. No, słucham. Ma pan jakiekolwiek nominały na swoim koncie? Oczywiście nie chcę od pana wyciągnąć tej pieniędzy, bo widzi pan, jak ja wiem, jestem poważnym biznesmenem. Jasne, ja też jestem poważnym biznesmenem. No, to żeśmy się znaleźli. Super, nie mam żadnych pieniędzy. Mógłbyś na razie to musisz... Ty kolego, ale to wiesz, to trzeba mieć $30 tylko. $30 tylko? To jest Colix Coin and Dust Coin. To są coiny, to jest przyszłość, rewolucja. Rewolucja tam jest, pan mówi. Rewolucja. Rewolucja. Znaczy, to jest... ja tak sądzę, ja się boję, że pan po pana wyglądzie, oczywiście nie chcę obrażać coś, tylko pan to wyda na jedzenie. Ale czemu jedzenie? Ja jestem poważnym biznesmenem. Super. Ja mam dodatki. Tak, oczywiście. Aczkolwiek zanim właśnie zostanie się biznesmenem, trzeba by było iść na siłownię. Pozbyć się tego podbródka. A co? Ale przypala. Podbródek to jest nazywa się Januszek. Januszek to moja prawa ręka, a bardziej dolny podbródek, proszę pana. Jest to 100% zrozumiałe, aczkolwiek no... Z pańskim wyglądem, no pan jest strasznie, ma dziurawą bluzę, no nie wiem, no, wygląda pan jakby nie był pan biznesmenem, tylko jakimś takim bezdomnym, co znalazł po prostu pieniądze, tak? Przepraszam bardzo, ale ja mam telefon. Ale niech pan mi wysłucha, bo ja nie mam przyjaciół. Tak? Proszę pana. O, Dezy, no, cześć. Ja jestem na szpitalu jak coś. A napisałem na tym X. Wiesz, że właśnie to, że to sam pomyślałem. Tak? Też napisz, no. Dobra, może ktoś się obudzi, że jak jest klientów trochę, no to wiesz, nie? Ty, jest jakiś ten, chujowy burger czy coś. Co jest? O, dzień dobry! Ja pierdolę, czy ja widzę, kogo widzę? Tak, dzień dobry! Dzień dobry! Cześć! Orientuję się... Ten nadal jest trochę posiwiał tylko. No, troszkę tak, no. Właśnie trzeba tutaj trochę lakier zmienić, bo to tak... No, średnio już to wygląda, nie? Jakiś biały czy coś. No, właśnie wiem, słyszałem o tym. Ale nie wiem, czy mechanicy są w ogóle. Bo tutaj czekamy już i czekamy. Nie mam pojęcia żadnego. Jak tam na służbie? Dobrze. Dużo się ostatnio dzieje, czy... A nie mogę mówić. A, no tak, no. Oczywiście, tajemnica. Mam nadzieję, że nic panu nie jest, nie? Że nie krzywdzą pana tam. Jeszcze żyje. No to dobrze, to dobrze. Dobra, to nie przeszkadza. Nie, no nie przeszkadza pan. I tak wszak tutaj siedzimy, nie? Dobra, trudno się mówi. Tak, miłego. My na chujowego burgera. Oferta jest, czy nie? No chyba tak, no ogłaszaliście coś tam, nie? Że chujowy burger zapraszamy, działka 611. Dzwonię do szefa. Spróbuję, poczekamy. Wchodzę na radio.
Halo. No i będziemy czekać. Tak, będziemy czekać jak na mechaniku, kurwa, nie? Ty, ale bilard normalny, fajny ten. Tutaj kiedyś był inny jakiś salon, nie? Widzę, że jeszcze remontu nawet nie zrobili. Bo tutaj jest bilard klub normalnie. No tak, normalnie, to był salon gier, nie chyba coś. Tak, to tak, no coś, to, coś w tym stylu. Co? 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 Nie ma takiego czegoś, kurwa! A bym sobie poudawał jak ten. A czekaj, e-telefon? E-telefon? Edmu, kurwa, nie ma takich rzeczy. Nie wiem, co robicie, dobra. Ja myślę, że klientów teraz są dobre. Dobrze, ile jest za takiego jednego chujowego burgera u was? No $300 za... $300 za jednego chujowego burgera. A można by było wiedzieć, jaki skład jest tego burgera? To jest jakoś burger zrobiony tutaj na miejscu, czy jak to wygląda? A, nie, odgrzewamy. Odgrzewamy, tak? No, chujowy je. No to chujowy burger i jeszcze chujowe ceny, bo za $300, kurwa, odgrzewany. Nie wiem, kupujemy to, czy nie? Kurwa, no słuchaj. Raz można, nie? No dobra, najwyżej się zżygam, kurwa, nie? Dobra, no, proszę w takim razie jednego burgerka. Gotówką. Ja tylko gotówkę. Proszę bardzo. Jeden chujowy burger. Ale proszę go zrobić tak trochę. A kurwa! Sorry. No. Najlepiej. Czapka mi tu leży, kurwa, nie? Zostanie szapka Dezego już. Na zawsze. Ty, a ciekawe, czy to jest legalny handel w ogóle, kurwa, tutaj, nie? Ciekawy jestem. A wy tu normalnie wszystko legalnie robicie i tym podobne, czy nie? Czy wy tu legalnie wszystko robicie i tak dalej? Bo wiem, że tutaj kiedyś był bilard klub jakiś. I zderza, że żadnego remontu i tym podobne. Kuchnia w bilardzie jeszcze. Nie, bo kiedyś jak ja tutaj byłem, no to sam bilard tutaj był, nie? To wykupiliście ten lokal, czy jak? Nie, my tu mamy współpracę. Aha, współpracę macie, tak? No i proszę, burger, proszę ocenić. No fakt... Faktycznie chujowe, kurwa. Nie opłaca się totalnie, nie? No kurwa, z tego sklepu są lepsze, nie? I tańszy w chuj. Kurwa mać! To chyba jeszcze jakieś starsze ma się, nie? Ja to jak świeże kupuję, no to jeszcze dobre są. A tutaj to takie chujowe faktycznie. Kurwa, chujowy burger, nie? No, recenzję wam napiszę. Klientów możecie mieć sporo po mnie, ale to już... No, tak jak mówię, no mam nadzieję, że to wszystko legalnie jest zrobione. Jak nic. A papiery normalnie macie i tym podobne, tak? Że legalnie. Szef mówi, że legalnie, tak? Ja tu tylko pracuję. Aha, pan tu tylko sprząta, tak? A, ochroniarz. A to ma pan umowę o pracę, czy o zlecenie? O nic, no na czarno mi chciał zatrudnić, ale ja się już... A czyli nielegalnie chciał pana zatrudnić? No masakra, nie? No to tak średnio. No tak właśnie... Średnio. Zaraz nie będę pracował. No... Dobra. Macie pan też może nas przeraż? Nie, niestety nie. A mi też pierdolnął tamten kurwa łysy. A, już mu wyjebałem, kurwa. No. No i prawidłowo. Dobra, ho. Dziękujemy. Lecimy. Rozpierdalamy się. Nie, bez problemu, ja i tak szakraka pucam. Kwestia jest taka, że chcielibyśmy się zatrudnić jako prywatni detektywi.
Prywatni detektywy? Tak! Jeżeli byście mieli w coś wyjebane totalnie, czy coś ten deseń, ja myślę, że bez problemu możemy się tym zajmować, znajdziemy, wiesz, jakieś brudy na kogoś, czy coś. Akurat mamy dwa sloty wolne. No, no i widzisz, proszę. No i widzisz. Wyciągnięta z mojego odbycze. Dobra, zarąbiście, zarąbiście. O to mi chodziło, nie? O to mi chodziło, słuchaj. MarcusGeorgus.spzo. Dobra, dobra. I w takim razie to jaką pierwszą sprawę byście mieli do mnie? Do nas w sumie. Załatwcie nam wszystko. Co wszystko? Wszystko. Mam wiedzieć wszystko. Wszystko masz wiedzieć, tak? Do... Dobra, to... To pierwsze informacje są takie, iż na Molo, w, tam gdzie jest bilard, nie? Ktoś, tak. Ktoś prowadzi jakąś nielegalną działalność o nazwie Chujowy Burger. Bilard na Molo. Nie. Bilard jest legalny, ale w salonie tego bilardu ktoś prowadzi nielegalną działalność o nazwie Chujowy Burger. Sprzedają tam burgery. Podobno nie ma na to papierów, że właśnie lokal do, należy do nich, albo czy wynajmują. Nielegalny chujowy burger w legalnym bilardzie na nielegalnym molo? Nie, no. Nie. Dobra, okej, okay, inaczej. Jest tak, jest chujowy burger, nielegalna działalność. Oni zabrali, no właśnie jacyś ludzie, losowi ludzie odgrzewają te burgery, co są w sklepach i sprzedają je drożej. Nie mają prawdopodobnie żadnych jakby papierów na to, że mogą handlować. No i dodatkowo ten lokal, który jest w bilardzie, bo oni w bilardzie to wszystko robią, nie należy do nich. Oczywiście wszystkie papiery i tym podobne to będę wiedzieć, nie? Dowód mi pokaż, to jak coś to wszystko będzie na ciebie. Weź sobie tą kartkę. Dobra. Słotno, no kurwa słot stary, czołgami kurwa przyjedziecie wojsko weźmiecie. I jeszcze kurwa FBI z innego państwa kurwa przyjedzie, nie? Cargo bombem sprzedniemy całe molo. No kurwa, to będzie dobre. To będzie dobre. To będzie dobre, słuchaj. Dobra, to mówię. Idziesz załatwisz to. Dobra, jesteś Marcus Glorious. Dobra, jedziemy. Zapierdalamy tam. Otwieramy kurwa, bo coś się jeszcze dyma o chwilę. A, czyli pan jest... Zaraz otwarte, bo wiem. Nie, ja tutaj w innej kwestii, proszę pana. W innej kwestii, bo... Jestem tutaj wezwany przez policję, tutaj spółka, po prostu urząd skarbowy. Prowadzi pan nielegalną działalność, proszę pana. Jak to? No to proszę super, to proszę pokazać mi dokumenty wszystkie. Jasne, bez problemu. Proszę bardzo, Dezerysz Fulisze Bewadinkam, były burmistrz. Aktualnie. Niech pan wypowie te imię. Dezerysz Fulisze Bewadinkam, były burmistrz tego miasta, aktualnie prywatny detektyw, prywatny adwokat i oczywiście. Przed chwilą no, ze spółki po prostu skarbowej. Tak nas awansowali, a awansował nas funkcjonariusz o imieniu i nazwisku Marcus Glorious. Na jego rozkaz jesteśmy tutaj i mówił, że dodatkowo, nawet jeśli miałby pan na to wszystko faktycznie papiery, to same sprzedawanie, bo przed chwilą pana ochroniarz i pracownik, który wydawał mi tutaj burgera, potwierdził i mam to wszystko nagrane na mojej kamerce GoPro, którą mam umieszczoną pod krawatem. Proszę tutaj zobaczyć, odchylam krawat. Widać tutaj ewidentnie. Ślepy jestem. No to trzeba się przyjrzeć w takim razie. Oczywiście wszystko zostało tutaj, tak jak mówię, nagrane. To jest tutaj sam głos, no bo jednak krawat zasłaniał troszkę. Aczkolwiek no, dziesięciokrotność tego, co kupujecie w sklepie spożywczym, a dozwolona ilość jest dwukrotna. Proszę być z wami? Nie. Opłata 500 tysięcy. No i kurwa, pokaż tą odznakę, proszę kurwa chłopie, musisz mieć odznakę kurwa, to będzie taki przypał. Bardzo dobrze.
Nie, ty nie jesteś policjantem? Gdzie są dokumenty na prowadzenie lokalu? Czy jest pan adwokat, który jest policjantem? Gdzie są dokumenty na prowadzenie lokalu? Czy jest pan adwokat? Dobra, zaraz kurwa dzwonię po dziada i kurwa będzie miał przejebane chłop, nie? Panie, tylko że to nie ja sprzedaję burgera za $30, który kosztuje w sklepie normalnie za czysty. Nie, na odwrót, na odwrót, na odwrót, na odwrót, na odwrót. $30 w sklepie, a czysta uwa. I smakuje totalnie jak drugi. Panowie, przestajecie odwalać szopkę albo wzywamy prawdziwą policję. No to wzywam. Dobra, to czekaj, ja zadzwonię, ja zadzwonię, ja zadzwonię, ja zadzwonię do pana dziadka. Pan już dzwonił, pan już dzwonił. Nie, dobra, spokojna głowa. Do widzenia. A pan idzie? To jest miejsce publiczne. Nie, nie mówię do was. A jak... A. Dobra, czekaj, zobaczę, czy jest Liam Katana. Klub bilardowy należy do... Nie. Skarbu państwa, nie do was. Patrz, jak są potrzebni, to nikogo kurwa nie ma. Kurwa, a nawet dziadu mi nie odbiera, nie? Jak to dziadu ci nie odbiera? Dzwonię do dziada. A ty nie jesteś funkcjonariuszem policji? Tak, jestem rekrutem, cicho bądź. Aha, kurwa. Co ty odznaki nie masz? Jeszcze nie. Aha. Okej, okay, może ta Jamara odbierze. No, jak go nie ma? Tak, ale jak za to o nie. Tak, to mi się nie podoba. Pierdoli, że nie masz do nikogo kontaktu teraz w policji. Mam mega dużo kontaktów, a nikogo nikt, wszyscy się powiedzą. Ja pierdzielę, co... Sobota? Jeszcze tylko on został. Dobra, nie ma go. Co jest? A do dziadka dzwoniłeś? Spróbuj do dziadka z policji. No, dziadu nie odbiera. Mi też właśnie nie odbiera. Ja niedawno dziadu był, kurwa, nie? No. No był. Dobra. No, go też nie ma. Ty, no, może napiszemy... Ty, a nie masz ty kurwa radia o nich? Nie mam. Nie mam w ogóle radia przy sobie. Normalnie mam częstotliwość, ale nie mam radia. Poczekaj. A ty, a jakby ci ktoś dał radio, to wtedy byś normalnie na częstotliwość mógł wejść? Nie, bo to jest takie trochę inne radio. Aha. No, chyba że. Dobra, poczekaj. Ostatnia szansa. Owen. Nie? Jak lecisz, to z grubej rury. Owen to jest chyba ten, nie? Coś tam kurwa... 01. No właśnie, kurwa. Ale chyba kiedyś z nim miałem styczność, powiem ci. Poczekaj, wzywają mnie. Wzywają cię? Poczekaj. O, dobra. Bo zaraz będzie tego, zaraz będzie stary... akcja, nie? No, będzie. Może pan do biura? Proszę? To może pan do biura? No zaraz, tego kolega tutaj wezwał. A nie, bo kwestia jest taka, że on mi się wylegitymował jako funkcjonariusz, nie? Aha. No. Ale on zaraz weźmie chyba jakiś ty, bo on tam coś tam ma jakieś te. Dzień dobry. A jaki funkcjonariusz swoją drogą przyjedzie? No już chyba przyjechał, tak mi się zdaje, tylko... Tylko szuka? A nie wiem w sumie. Co, dobra, to jest problem za napit. Właśnie w tym problem. A teraz nie wiedzą, czy jestem sanepidem, czy nie? Czy no, są, właśnie, czy są... no właśnie to w tym... Chodzi, tak? To panowie, tak? Tak. Dobrze, w tym momencie zostają panowie zatrzymani w celu wyjaśnienia sprawy. Jasne, bez problemu. To możemy do radiowozu przejść.
Czekaj na funkcjonariusza, który przejdzie właśnie radiowozem. A, dobra. Wstępnie porozmawiamy tutaj. Dobra, to ja może wyjaśnię całą sytuację. Dobra, to ogólnie przyjechaliśmy na komendę, bo tam po prostu chcieliśmy sobie zajrzeć, nie? Ja tam często się pytam, ponieważ były burmistrz jestem, Dezyderysz Fulisz Obywadnikam. I nie wiem, gdzie znajdują się moje dawne dokumenty z właśnie Departamentu Sprawiedliwości, jak tutaj działał. Pan Liam Katana twierdzi, że on je posiada, ale to już mniejsza z tym. Przyjeżdżamy na komendę i tam właśnie spotykamy jednego prawdopodobnie z państwa funkcjonariuszy. Ten funkcjonariusz nazywa się Marcus Glorius. Co taki? Marcus Glorius. Nie kojarzę takiego funkcjonariusza. Taki łysawy. Łysy taki. Numer odznaki. Jaki on miał numer odznaki? Pokazywał nam w ogóle? Odznakę, numer odznaki nie powiedział. Mogę numer telefonu podać. Żeby się skontaktować, no. Tak. 136 113. No on ogólnie jak słyszał o policji, to się rozpłynął, tak? Tak, dokładnie. On na komendzie normalnie stał na komendzie. Funkcjonariusz tak, inny. Przebrany. Tak, przebrany był normalnie. No tam nie masz bilet. Tylko wspomniałem o policji, nie? I szybciutko uciekł. Ten numer jest niedostępny aktualnie. Strasznie szybko, niedostępny, no. Numer? Tak. O, proszę. No to widzisz. Dobra, panowie. A to akurat dalej, jest ciekawe. No dobra, no przyjeżdżamy tam właśnie na tą komendę policji. No i on nas tam zaczepia ogólnie, nie? No i tam myśmy tam... Był w umundurowaniu? Był w umundurowaniu, normalnie. Był przebrany do końca. Tak. Nawet miał taką gwiazdkę na tym, na tym lewym tym, na lewej piersi. Dzień dobry. Jak to pan miał? Marcus Glorius? Marcus Glorius. Mamy takiego funkcjonariusza? Taki łysawy. No 160 nie jest? Jak? 160 jest ten... Peter File. 60 to jest Peter File. Nie, 60 to nie było, 60 nie. Nie. No, to czekaj, moja szpiega do tego. No, ale no ogólnie już go nie będzie, nie? Dzisiaj do dziada mówił, że zrobi mu laskę, jak weźmy go na padł. Ten Markus? A czyli to co, no? To on był funkcjonariuszem? A mogę mu dać notatkę na moją odpowiedzialność? Ja mu w ogóle dałem notatkę ten... przekazać do GIU, nie? A to GIU jest? To moim zdaniem, to przecież potrzeba się do funkcjonariusza. No tak, i dodatkowo... kurwa, wybijeś mnie z rytmu. Chuj bym je strzelił, jasny. Dobra, no ale to wszyscy co z nami, nie? Nie, no bo tutaj teoretycznie się podtrzymają w tym momencie. Tak, no ale my jesteśmy też tutaj poszkodowani, tak? No tak, ale ja, wiecie, z jednej strony nieznajomość prawa, niezwalnia zawodowca. A to nie, to nie, kwestia nie jest taka, że nieznajomość prawa, ja te prawo pisałem. Ja nie przerywałem ci, jak mówiłeś. Dobrze, przepraszam bardzo, jestem niekulturalny. Nie bardzo, jak będziesz powiedzieć. Kwestia tego, nieznajomość prawa to jedno, a drugie, jeżeli funkcjonariusz wam wystawia takie rzeczy, nie przedstawiając się, to powinno być dla was pierwszy, wiecie, żaróweczka w głowie się zapali, że skoro funkcjonariusz się nie przedstawił, a poza tym rekruci mają napisane na tych białych koszuleczkach, mogliście się nie przyjrzeć, napisane rekrut, no to tym bardziej, panowie, nie? No rozumiem, nasz błąd. No czy kwestia była taka, że już zapomniałem, co chciałem powiedzieć? aczkolwiek, ja znam prawo, bo ja jestem byłym burmistrzem, jak Departament Sprawiedliwości działał, to wszystko normalnie jakby znałem to prawo, no oczywiście jako adwokat pracowałem taką samą, dodatkowo tutaj u was teraz na komendzie policji, ja wszystko wiem, tak, no i dlatego miałem zaufanie, ponieważ ja kiedyś tego pana Markusa widziałem przy właśnie funkcjonariuszu Liamie Katanie, no i normalnie razem prowadziliśmy rozmowę. Był tak samo przy nas taki jeden funkcjonariusz. Nie wiem, czy ja mam jego numer. Ten, co nas oprowadzał? Ten, co nas oprowadzał. O Jezu, nie mam jego numeru chyba.
No to mniejsza z tym, to się na niego nie powołam. No ale przy nim ogólnie też się znajdował właśnie tamten Markus. No to stwierdziłem, no jeżeli on se normalnie z nami gada i wygląda po prostu jak funkcjonariusz policji, no faktycznie, no ja już też prawie ślepy jestem, no 73 lata na karku, nie, bez powodu okulary noszę, minus 63 na jednym oku, na drugim minus 50, no to rozumiecie panowie, tak? No ja prawie nic nie widzę. Możemy zrobić tak, bo ja bym wam musiał wystawić mandat taki, żebyście musieli kurwa do klat iść, a tego mi się nie chce. To zrobimy tak, że ja wystawię wam mandat najniższy za obnażanie się. Dobra, możemy. Bez problemu. Dobra, bez problemu. To powodzenia jeszcze mnie wyszukać w tablecie, nie? Tak od razu. Po numerze dowodu cię znajdę. Bez zerów szuliszej wywadinka. Witam serdecznie. Dobra, nie mnie tam ten, wyście mówili o dziadzie, nie? On mnie bardzo dobrze zna, my się znamy prywatnie, ja mam numer telefonu do niego. Ja tu praktycznie całą komendę policji znam. Przez to, że ja kiedyś burmistrzem byłem, to z 01 tam waszym gadałem tak samo, jak załatwialiśmy właśnie różne rzeczy do OJU. No to bez problemu, nie? Żeby nie był. 63. Tak, bez problemu. Teraz to będę cały czas o to znak prosił, nie? Nie ma wsiadania, kurwa. Kurwa. Siotarata, pararaaa.